kierowcy, dajcie odrobinę głośniej radio, bo fakty w RMF FM rozpoczynamy od ważnych informacji dla Was. A fakty ma dla nas Bogdan Zalewski. Zapraszamy. Wracają do Polski po szwedzkim zaborze. Szwecja zabrała naszym zawodnikom ostatnią szansę na dalszy udział w Euro. Gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka będzie Marek Koźmiński, obecny wiceprezes PZPN-u, który chce zostać nowym szefem związku. W faktach także ostrzeżenia dla kierowców śląskim oraz widmo wirusa, które nadal straszy. Osiem spotkań i tylko jedno zwycięstwo z Andorą. To bilans pracy z piłkarską reprezentacją Polski selekcjonera Paulo Souzy. Portugalczyk objął to stanowisko w styczniu. Wczoraj nasza kadra pod jego wodzą pożegnała się z Euro po przegranym meczu ze Szwecją 2-3. Wojciech Marczyk i Paweł Pawłowski z redakcji sportowej nie będą w stanie osłodzić nam goryczy porażki. Emocje na bok, czas na fakty. Zadaniem Portugalczyka było wyjście na Euro z grupy. Zadania się nie wywiązał. PZPN Zbigniew Boniek mówił wcześniej, że Souza bez względu na wszystko pozostanie na stanowisku. Może jednak panowie pożegnać się z polską reprezentacją. Mimo że Paulo Souza nie osiągnął założonego celu, raczej pozostanie selekcjonerem naszej kadry. Sam Portugalczyk podkreślił, że jego kontrakt jest ważny do końca eliminacji Mistrzostw Świata. Aktualnie czekamy na nowego prezesa i nowe otwarcie, by kontynuować proces rozwoju ze mną, a może z kimś innym. Mówił Paulo Souza, kolejny mecz naszej kadry w eliminacjach Mundialu jesienią. A już za chwilę rozmowa o Euro, teraz inne fakty. 11 600 000 Polaków zostało dotąd w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, tak wynika z danych rządowych. Wczoraj Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzegło przed kolejną falą pandemii, w związku zwłaszcza z dużo bardziej zaraźliwym wariantem Delta. By ograniczyć transmisję tej indyjskiej odmiany koronawirusa, rząd od północy wprowadził 10-dniową kwarantannę dla osób przybywających do Polski spoza strefy Schengen. Są jednak od tej zasady wyjątki, o których przeczytacie na rmf24.pl. Kierowcy w Śląskiem, noga z gazu na Krajowej Jedynce w Kobiórze. Bus wjechał tam do rowu. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Pszczyny. 8:02, czas na poranną rozmowę Roberta Mazurka w RMF FM. Witamy naszego dziennikarza i jego gościa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Naszym gościem jest Marek Koźmiński, były reprezentacyjny piłkarz, wiceprezes PZPN, no i być może przyszły prezes. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbigniew Boniek pożegnał się wczoraj, trochę w swoim stylu. Dziękuję wszystkim. Za rok następna wielka impreza. Zróbcie wszystko, żeby na niej być. Niektórzy mówią, że ciut arogancko, no ale taki jest Zbigniew Boniek, jego urok. Panie redaktorze, no 9 lat prezesa Zbigniewa Bońka, 9 lat w moim odczuciu budowania trwałych fundamentów polskiej piłki. Żegna się wielkim turniejem. No te trwałe fundamenty, panie prezesie, te trwałe fundamenty widać w ten sposób, że ostatni trener, czyli ostatni wybór personalny Zbigniewa Bońka, no to właśnie trener, który wygrał tylko z Andorą, a na Euro dwie porażki, w tym jedna naprawdę zawstydzająca ze Słowacją, jeden remis, ostatnie miejsce w grupie. Tak, to są fakty, absolutnie trudno tu dyskutować z faktami. Z drugiej strony mamy progres gry w reprezentacji. Mamy progres gry, tak? Tak, absolutnie będę tego bronił zdania, że będziemy reprezentacją, która w najbliższych czasach może zrobić krok do przodu, grać bardziej odważny futbol. Oczywiście trener Souza nie osiągnął wyników tyle, którego od niego oczekiwaliśmy, ale to nie jest osoba, którą można tylko i wyłącznie winić za te zdarzenia. Tutaj ale jest panie prezesie, sekundkę, ale jeżeli zrobiliśmy krok do przodu i nareszcie pójdziemy dalej, no to rozumiem, pójdziemy dalej bez Lewandowskiego, to on był tym ciężarem. Robert Lewandowski ma 33 lata, wiecznie grał nie będzie. Robert Lewandowski jest tak wybitnym zawodnikiem, tak wybitną postacią w tej reprezentacji, że mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo będzie strzelał bramki. Dla naszej kadry jest to piłkarz absolutnie klasy światowej, który w tym turnieju był jako jeden z nielicznych, którzy absolutnie nie zawiedli. To prawda, no właśnie, jeden z nielicznych. To pańskie słowa. No to w takim razie może porozmawiamy od tego, zacznijmy od tego, gdzie popełniono błędy. Przede wszystkim powinniśmy zdecydowanie patrzeć na naszą grę defensywną. Nasza gra defensywna wyglądała na tym turnieju bardzo, bardzo źle. W trzech meczach straciliśmy 6 bramek, niektóre kuriozalne. Polska reprezentacja składa się z zawodników wybitnych, ale również zawodników, którzy zdecydowanie grają na niższym poziomie. Nie jesteśmy jednolitą reprezentacją. To w jakiś sposób
rzutuje na wyniki. Ale przecież tak było zawsze. Myśli pan, że drużyna Piechniczka składała się z samych światowych gwiazd? No chyba nie, prawda? Nie, absolutnie nie składała się z samych światowych gwiazd, natomiast te reprezentacje przez ileś lat poprzednich były bardziej wyrównane. Dzisiaj mamy 2, 3, 4 osoby światowego formatu, przez których pryzmat oceniamy możliwości tej kadry i to troszeczkę mydli nam oczy. No dobrze, ale wie pan mówi, że no, zawiedliśmy w obronie. Są tacy, jak na przykład znany dziennikarz sportowy Piotr Żelazny, którzy twierdzą, że to jednak błędy były popełnione gdzie indziej. Pan pozwoli, że zacytuję. Odpowiedzialny za ten turniej jest oczywiście Zbigniew Boniek, jeden człowiek. Zbigniew Boniek 144 dni przed Euro dokonał rewolucji, postawił wszystko na głowie. Błędem podstawowym było w ogóle zatrudnienie Brzęczka, to praprzyczyna, a naprawianie błędu błędem, no właśnie, nie przynosi rezultatu. Ktoś odważnie poszedł, jeszcze tutaj wkładając ten nieudany turniej trenera Brzęczka, który od ponad, nie wiem, 200 dni czy 150 dni nie jest już trenerem reprezentacji Polski. 144, jak wyliczył. 144, tak. Oczywiście można dzisiaj dyskutować, że zmiana jednego trenera na drugiego może była niekorzystna, może była zrobiona... Ale nie, ale to jest podstawowe pytanie. Momencie. Panie prezesie, to jest podstawowe pytanie. Pan był wiceprezesem PZPN, pan jest wiceprezesem PZPN wtedy, więc pan też ponosi za to jakąś odpowiedzialność. Proszę, nawet jeżeli Zbigniew Boniek mówił, że podejmował decyzję jednoosobowo. To jest pytanie, pan broni tej decyzji o zatrudnieniu Paulo Souzy? Tak, oczywiście, że broni tej decyzji, dlatego że uważam, że widzę, że trener Souza w tą drużynę coś dobrego włożył. Mamy pewne możliwości wzrostu, absolutnie to widać. Drużyna też to widzi, też to czuje. Oczywiście popełniliśmy błędy i tutaj nikt, panie redaktorze, od tego nie ucieka. Nikt nie mówi, że wszystko było bardzo dobrze, że wszystkie decyzje były podjęte w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób. Natomiast aż taka krytyka, żeby jeszcze powiedzieć, że wszystko do tej pory, co było zrobione, jest źle, no to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Znaczy, jak rozumiem, jeśli pan zostanie prezesem PZPN w sierpniu, to Paulo Souza zostaje. Panie redaktorze, uważam, że Paulo Souza jest dobrym trenerem na dzisiejszą możliwość polskiej reprezentacji. Jest trenerem, który dużo dobrego zrobił, poczynił błędy. I teraz chodzi o to, żeby te wszystkie rzeczy naprawić, poprawić i pójść do przodu. Absolutnie jesteśmy w takim momencie, że pamiętajmy, na samym początku września gramy mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata. Znamy swoją sytuację w grupie, która nie jest najlepsza. Chcemy absolutnie zagrać co najmniej w barażach. Dobrze, to w takim razie zostawmy na razie polską reprezentację. No, zakończyła się faza grupowa Euro. Kto się pana zdaniem pokazał na niej najlepiej? Kto potwierdził swoje takie ambicje do zwycięstwa w całym turnieju? No i tutaj myślę, że nie ma jednego faworyta, który moglibyśmy wskazać. Po pierwszych spotkaniach powiedziałbym, że to jest Francja. Po ostatnim już nie. Ja myślę, że Francuzi, Belgowie, Włosi, być może jeżeli się obudzą Niemcy, to są te reprezentacje, które na dzień dzisiejszy zrobiły na mnie największe wrażenie. A Holendrzy? Holandzie również, ale jeżeli mówimy o tych, którzy największe wrażenie wywarli, to jednak bym przytrzymał tych zespołów. A kto zawiódł? Zawiodła Rosja, zawiodła Polska, zawiodły te reprezentacje, które odpadły. Także tutaj nie uciekamy od krytyki, która jest słuszna, która na nas musi spaść. Musimy się z nią zmierzyć, musimy wyciągnąć z niej wnioski. Jesteśmy jedną z tych reprezentacji, która na pewno na tym turnieju zawiodła. Jeżeli jesteśmy jedną z tych reprezentacji, która na tym turnieju zawiodła, to jak pan to godzi z mówieniem w jednym zdaniu, Polska poczyniła znaczny progres i będzie jeszcze lepiej? Dlatego, że myślę, że staliśmy w innym punkcie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski po meczach jesiennych, listopad, grudzień, styczeń, to była inna pozycja naszej reprezentacji. Dzisiaj nie osiągnęliśmy wyników, bo również popełniliśmy dużo błędów indywidualnych. Już nie chcę tutaj wspominać o wielkich nieobecnych zawodnikach, których nie można było skorzystać. Nie chcę mówić również o epizodach, które ułożyły się w niezbyt korzystny splot. To jest tylko i wyłącznie sport i to jest aż sport. No dobrze, epizod, czy ktoś się... Pan chce mówić o rzeczach pozytywnych, to dam panu tę szansę. Ktoś się z Polaków dobrze pokazał, oprócz Lewandowskiego, no i Zielińskiego w ostatnim meczu zwłaszcza.
Czy ktoś się oprócz tych dwóch zawodników dobrze pokazał? Ja myślę, że jakimś takim rodzynkiem na przyszłość jest Kozłowski. Oczywiście to jest dużo na wyrost, ale to jest chłopak, który jeszcze nie ma 18 lat. I myślę, że żeby być takim uczciwym, to tutaj bym zakończył. To uczciwie w takim razie zaprosimy Państwa do radia rmf24.pl i do interi.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spytamy w ogóle, co wiemy o piłce po Mistrzostwach Europy. Wrócimy oczywiście do reprezentacji Polski. Będzie też pytanie o szczepienia. Czy polscy piłkarze zostali poddani kwarantannie? Ale o tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. To, panie prezesie, jesteśmy teraz cały czas z naszymi internautami. Ja zacznę od tych szczepień, a później o piłce, dlatego że Ministerstwo Zdrowia mówiło wyraźnie, każdy, kto wraca z Rosji, musi zostać poddany kwarantannie i wyjątków nie będzie. Rozumiem, że takim wyjątkiem mogłoby być ewentualnie szczepienie. Czy wszyscy polscy piłkarze zostali zaszczepieni? Panie doktorze, z mojej wiedzy zdecydowana większość. Nie wszyscy. Nie wszyscy. No jeśli nie wszyscy, to rozumiem, oni powinni zostać teraz poddani kwarantannie. Czy są na kwarantannie, albo będą na kwarantannie, nie wiem jak to się odbywa, bo właśnie wrócili przecież. Tak, wróciliśmy o 3 w nocy do Gdańska. Nie jesteśmy na kwarantannie. To nie jest pytanie do mnie, jeżeli chodzi o przepisy formalne. Cała drużyna wróciła w nocy do hotelu. A dlaczego są niezaszczepieni? Dlatego, że nie chcieli? Reprezentacją, która przed każdym meczem się bada. Przepisy UEFA-owskie są bardzo restrykcyjne, także wydaje mi się, że tutaj została pewna reguła, została mniej furtka otwarta. Pan powiedział, że zdecydowana większość została zaszczepiona, to znaczy, że inni nie chcieli, czy nie wiem, nie mogli? Mogli. Dla wszystkich szczepionki oczywiście były dostępne. Zostało to zrobione na samym początku zgrupowania w Opalenicy. Natomiast no, to są rzeczy dobrowolne i niektórzy koledzy, niektórzy zawodnicy się na to nie zdecydowali. A powie pan, którzy? Poproszę mi wybaczyć, ale myślę, że to kwestie personalne i tutaj nie chciałbym tego do publicznej wiadomości podawać. Dobrze, panie prezesie, to porozmawiamy o piłce w takim razie. Jak patrzę na ten bilans, no także kadencji Zbigniewa Bońka, te 9 lat, no to oczywiście są tam takie sukcesy jak, ja już nie mówię, że historyczne zwycięstwo z Niemcami, no ale ten ćwierćfinał za Nawałki w Euro i no to, że odpadliśmy po karnych z Portugalią, no wstydu nam to nie przynosi, no ale są też takie ewidentne blamaże, no wszyscy pamiętamy ostatnie Mistrzostwa Świata i jakaś kompromitacje z Senegalem czy z Kolumbią. Nie ma pan takiego poczucia, że jednak polska piłka nie jest tam, gdzie chcielibyśmy, żeby była? Cały czas karmimy się takimi złudzeniami, że mamy najlepszego piłkarza świata i kilku, którzy grają w świetnych klubach, w świetnej lidze. No i gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w połowie drogi pomiędzy reprezentacją, która gra bardzo dobry turniej we Francji, gdzie cały naród się z tego cieszy. Jesteśmy w połowie drogi pomiędzy reprezentacją, która zagrała słaby turniej absolutnie w Rosji. Jesteśmy chimeryczną reprezentacją, która może z jednego dnia zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie z wielką drużyną, tak jak w przypadku Hiszpanii, a kilka dni wcześniej zagrać słabo i przegrać ze Słowacją. Także myślę, że jesteśmy reprezentacją, która szuka jeszcze swojego miejsca w takiej tabeli europejskiego futbolu, światowego futbolu, ale z tendencją zwyżkową według mnie absolutnie. Z tendencją zwyżkową, no dobrze, to porozmawiamy trochę o czymś więcej niż tylko reprezentacja, bo Grzegorz Lato kiedyś powiedział, że prezesa PZPN ocenia się wyłącznie z reprezentacji. Gdyby on miał wyniki, wszystko by mu wybaczono i mówiono by, świetny to prezes. No to abstrahując od reprezentacji, nie ma pan poczucia, że polska piłka to także kluby. Polskie kluby dostają jakieś kompromitujące wciry od drużyn no, z absolutnego końca świata. Przegrywamy już nie tylko z Cypryjczykami, ale z Azerami, z Karabachem, z jakimiś egzotycznymi drużynami z Luksemburga. Absolutnie słowa prezesa Laty są słowami, które odzwierciedlają postrzeganie Polskiego Związku Piłki Nożnej, polskiej piłki. Oceniamy stan polskiej piłki poprzez wyniki reprezentacji przede wszystkim. Oczywiście tutaj się z panem zgodzę, że
Jeżeli chodzi o kwestie klubowe i reprezentację klubową na arenie międzynarodowej, to tutaj sytuacja jest naprawdę zła. Wymaga ogromnej zmiany, wymaga dofinansowania, wymaga... Nawet dofinansowania. Legia Warszawa pieniądze ma i przegrywa z Szeryfem Tiraspol. No, ludzie, z Szeryfem Tiraspol, drużyną z Mołdawii, a właściwie z Naddniestrza, ale mniejsza z tym grającą jako Mołdawia. Czy to jest jakiś koniec świata? Futbolowy na pewno. Natomiast no, jesteśmy w takiej pozycji, jeżeli chodzi o futbol klubowy, jaki jesteśmy. Teraz powinniśmy tylko i wyłącznie się wspinać po tej drabince, bo naprawdę zeszliśmy bardzo, bardzo nisko. Ale to niech mi pan to powie, przepraszam, nie, bo pan grał w latach 90. To były trudne czasy, nie było pieniędzy, wydawano je na różne sposoby, nie tylko na kluby, no, ale żyjemy w roku 2020. Wiele się w ogóle w Polsce zmieniło. Jesteśmy 40-milionowym krajem o jakichś tam piłkarskich, może nie przesadnych, ale jednak jakichś tam tradycjach. I gdzie my jesteśmy? No, jesteśmy w czarnej nędzy. Mamy fantastyczną infrastrukturę stadionową. To jest dzięki polskim rządowi, polskim samorządom. Poprawiamy infrastrukturę treningową. Natomiast jeżeli chodzi o taką piłkę klubową przede wszystkim, to uważam, że to jest nasza bolączka. Myślę, że będzie lepiej. Jestem przekonany, że będzie lepiej. Ale na jakiej podstawie pan tak myśli? Piłka produkuje nowych, młodych, dobrych piłkarzy, bo to jest absolutny fakt. Kluby zachodnie naprawdę do Polski przyjeżdżają, żeby poszukiwać nowych talentów w polskim futbolu i te talenty nam wyławiają. Także to jest ewidentny dokument, który mówi o tym, że polska fabryka piłkarska produkuje. Być może produkuje za mało, to też jest jeszcze jedna kwestia. Ale być może produkuje natomiast takich juniorów, nie jest tak, że nie mamy młodych piłkarzy, którzy będą nas zastępowali te dzisiejsze wielkie gwiazdy. Będą zastępowali Lewandowskiego? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście Robert jest wyjątkowy. Robert będzie bardzo trudny, wręcz niemożliwy w krótkim okresie czasu do zastąpienia. Natomiast szerokim frontem idzie młodzież i to było widać również w tej reprezentacji. A gdzie ta młodzież? No tak, wszyscy mówią o 18-latku, o Kozłowskim, ale tak naprawdę pan wybaczy, no ja tam nie widzę jakiejś rewelacyjnej młodzieży. Tak stawiano na jakieś nowe nazwiska, no Puchacz, ale później mówią, a no nie, no zawiódł jednak. Moder miał być kimś, kto może się pokazać i zrobić furorę. No nie zrobił, umówmy się, delikatnie mówiąc. Tak, nie zrobiliśmy furory, bo nikt, myśmy jako reprezentacja nie zrobili furory, natomiast to są wszystko zawodnicy, którzy jeszcze półtorej roku temu, rok temu nie grali w reprezentacji. To jest młoda krew dla tej kadry. Ja uważam, że tutaj jest czego wybierać. Poza tym mamy następnych zawodników, którzy będą w najbliższej przyszłości w ciągu pół roku, roku pukali do tej reprezentacji. Także jeżeli chodzi o wymianę kadry, jeżeli chodzi o odmłodzenie tej reprezentacji, to ten proces już trwa i on trwa skutecznie. Trwa skutecznie, to znaczy pan, znaczy wie pan, niech się pan nie gniewa, bo ja mam takie poczucie, przy całej sympatii do pana, naprawdę, panie Marku, że Pan chyba widział jakiś inny turniej niż my. Bo naprawdę nie chce się pastwić nad polską drużyną. I nie chcę już powtarzać tych grepsów znanych, że odwróć tabelę, Polska na czele. Zostawmy, naprawdę. To ja sam już tak za swoje złośliwości biję się w piersi. No ale jednak, no to była klęska tak naprawdę, to całe Euro. No to była klęska. Dwie porażki i to naprawdę w tym jednak kompromitująca, po której powinniśmy się zapaść ze wstydu pod ziemię. Jeden remis w dobrym stylu i co, i to wszystko, i jesteśmy zadowoleni. Mieliśmy co prawda wyjść z grupy, ale jesteśmy ostatni, ale nic się nie stało, jest progres. Kozłowski zrobił jeden fajny rajd z piłką. No litości. Nie, absolutnie nie jesteśmy zadowoleni. Absolutnie zdajemy sobie sprawę, że ten turniej nam nie wyszedł. Absolutnie wiemy, że jest dużo rzeczy do poprawy, natomiast no nie mówmy, że jesteśmy w tragicznej sytuacji, nie mówmy, że polska piłka leży, nie mówmy, że polska piłka nie produkuje nowych piłkarzy, bo Kozłowski to jest jakiś tam ewenement na skalę europejską. Oczywiście sam pan powiedział ewenement. Ale sam pan powiedział ewenement. Gdybyśmy mieli falę młodych piłkarzy, którzy popełniają błędy, podpalają się, nie wiem, chcą i solo, tracą głupio piłkę z najlepszymi obrońcami Europy. Ja bym to jeszcze zrozumiał, tak? Młodzi muszą się wyszumieć, ale nie widzę tego. Niech się pan nie gniewa. No widzę Krychowiaka, widzę
widzę tych piłkarzy, którzy są tam od bardzo dawna i mam wrażenie, że no, to nie jest nowa jakość. Ja myślę, że ta nowa jakość jest powolutku wprowadzana. Oczywiście jeszcze raz powtórzę, zagraliśmy naprawdę bardzo słaby turniej. Wprawdzie, jeżeli popatrzymy na statystyki, jeżeli popatrzymy na takie wymierne liczby, to i w spotkaniu ze Słowacją, które nam naprawdę nie wyszło, i w ostatnim spotkaniu ze Szwecją, to Polska miała więcej z gry, Polska miała więcej sytuacji do strzelenia bramek. Polska kreowała tą grę, no skończyło się jak się skończyło, ale nie możemy absolutnie wziąć i tego wszystkiego zmieszać, powiedzieć, że nie mamy podstawy, że nie mamy nic, od czego możemy zacząć budowanie, powtórne budowanie reprezentacji. Sport to jest taki, jesteś silny jak ostatni twój mecz. No to zobaczymy. No właśnie, nasz ostatni mecz nie był przesadnie dobry, więc jeżeli pan o tym akurat mówi, no to pan strzela sobie sam w kolano. Jeżeli jesteśmy tak silni jak ostatni mecz. W ostatnim meczu, przypomnę panu, bo mogło umknąć na fale obowiązków, przegraliśmy ze Szwecją. Panie redaktorze, przegraliśmy ze Szwecją po naprawdę wyrównanym spotkaniu. Ale to na litość boską, ze Szwecją. Więcej mogła z gry mieć. Tak, przegraliśmy ze Szwecją. Ale, oczywiście. Taki jest sport. Przegraliśmy, przyjmujemy to po sportowemu na klapę i idziemy do przodu. Kurczę, wie pan, naprawdę, może ja jestem nadambitny, ale ja sobie myślę tak, wie pan, mamy naprawdę no, 40 milionów ludzi, jak sam pan powiedział, parę stadionów, kilku piłkarzy. Ja bym chciał więcej, po prostu więcej. Nie dlatego to mówię po to, żeby kopać i znęcać się, patrz pan Souza, zły, wyrzucić natychmiast piłkarzy, wymienić. Nie, to nie o to chodzi, tylko no, po prostu chcemy więcej. To jest chyba zrozumiałe, prawda? Absolutnie zrozumiałe, my też chcemy więcej. My też uważamy, że Polskę stać na więcej, Polskę stać na cykliczną obecność na wielkich turniejach, na międzynarodowych imprezach. Polskę stać na to, aby na tych turniejach wyjść z grupy i grać trzecie, czwarte, piąte spotkanie. No ale to zdajemy w zasadzie w tej chwili w Mistrzostwach Europy grają wszyscy. W zasadzie sztuka nie zakwalifikowania się do Euro udała się chyba tylko Rumunom, Bułgarom, komuś jeszcze, może jakiejś Norwegii się nie udała jeszcze, no i to wszystko. No tak, ale mistrzostwa świata to już jest trudność eliminacyjna zdecydowanie wyższa. Pamiętajmy, że na ostatnim mistrzostwach świata nie było na przykład reprezentacji Włoch, która dzisiaj no, jest jednym z faworytów na tych mistrzostwach Europy. Ale Polska była. Tej klęski nie zapomnimy prędko. Dobrze, zostawmy w takim razie to, co było, porozmawiamy o tym, co będzie. Pan się 18 sierpnia, prawda? Dobrze, 18 sierpnia pan się będzie ubiegał o fotel prezesa PZPN. Tak jest, 18 sierpnia. Rozumiem, że jest pan zdecydowanym faworytem, był pan wiceprezesem przez 9 lat, zna pan wszystkich i rozumiem, że jest pan pewien wygranej. Nie, panie redaktorze, nie jestem pewien wygranej. Muszę przekonać do siebie delegatów, przekonać do siebie osoby, które będą decydowały o przyszłości polskiej piłki. Mam nadzieję, że merytoryczna rozmowa... A czy pan będzie przekonywał? Na spotkaniach pomiędzy moją osobą, a grupami, czy to piłki zawodowej, czy grupami reprezentującymi Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, na merytorycznych rozmowach. Mam nadzieję, że to się będzie wszystko działo w najbliższych dniach, bo tego czasu dużo już nie zostało. A czym pan ich będzie przekonywał? Pan mówi jak, ale gdzie? A ja mówię czym. Czym ich pan przekona, że tak, że Koźmiński wie, że Koźmiński potrafi, że Koźmiński pchnie piłkę na nowe tory? Tym, że mamy podstawy, pracowaliśmy na tej podstawie 9 lat. Uważamy, że to, co na dzień dzisiejszy posiadamy, to jest punkt wyjścia do poprawy. Mamy kilka programów, które działają, które trzeba doprecyzować, ulepszyć, polepszyć. Mamy kilka pomysłów, aby polska piłka, szczególnie jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową, była bardziej wydajna. To są te wszystkie aspekty, o których będziemy rozmawiali, z którymi będziemy się dzielili ze środowiskiem. Ja w tym środowisku bardzo długo funkcjonuję, bo już ponad 30 lat wcześniej jako zawodowy piłkarz. I myślę, że mam ku temu i predyspozycję, i wiedzę. Tak, kończąc naszą rozmowę, mogę panu przeczytać SMS-a od wicemarszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty obstawiał 2-0 dla Polski. Włodzimierz Czarzasty wcześniej trafiał zarówno w meczu ze Słowacją, jak i w meczu z Hiszpanią i napisał tak: Polskę obstawiłem dobrze, natomiast nie doszacowałem Szwecji.
Panie marszałku, gratulujemy poczucia humoru. Chcielibyśmy być w tak dobrym nastrojach jak pan. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję pana osobie. Dziękuję również państwu. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.